4, 6, 5. Jeszcze chyba jeden powinien być. Tam jest haczar. A nawet dwa są. Dobra, 7. Wszystkie. Bardzo dobrze, proszę Państwa. Dziś dzień wielki. Zrobimy dobrze królikowi. W tą stronę. Damy chałupę im. Tutaj myślę, że postawimy, żeby było na widoku. Dla szpanu, albo tam gdzieś na środku. O! Tam. Tam będzie lepiej. Królik będzie zadowolony. Jak to brałem, to chłop mówił, gdzie dla królików? Dla kota to ma być. Ja mówię, panie, dobra, koty będą w tym mieszkały. Nie ma problema u farmera. No ale koty nie zamieszkały. Na jesień tutaj kury zaglądały, nawet nie, jajka nie zniosła chyba. Ale zaglądały. Więc dla kur prędzej by to się nadało, ale nie dla kota, panie. A, to się przydało najbardziej jako stolik dla mnie. No ale dobrze jest, nic nie zgniło. Królik będzie miał ok. O, niesiemy to, pamiętam, że to ciężkie było, kurde. Na taczkę może. O, aha. Tutaj gdzieś przy siatce. Nie, nie może być przy siatce. Wejdzie na dach i wyskoczy przez siatkę. Na środku tutaj postawimy i tyle. No. Ale to gałęzie będzie gryzł. Wskoczy na górę. Ten ich strzyże. Dwie cegły. Za wysokie trochę. A tutaj stolik trzeba zrobić. Będzie kiedyś. Coś postawić. Albo kowadło, żeby walnąć młotkiem było w co, gdzie. Nawet cegły lepiej. To się przyda. O, od Anety jeszcze, kurczę. Cegły. Dobre. O. Szybka budowa domu. To królik, gdzie to położymy? Tam ten łeb wsadza, ale nie zwiął jeszcze. Wczoraj jakiś latał, ale wrócił chyba. Bo się liczba zgadza. O. Tylko myślę, będzie dobrze. O. Jak coś to, to koty powiem są. Panie, zresztą nie króliki, to są koty formerskie. Tak jak miało być, tak jest. O, siana im tam rzucić słomy. Już. Się uleży. O. Może zamieszkają. Kurde, odpał. Chłop 55 lat domki dla królików stawia. Zobacz. No i co? Poważni ludzie to w trumnie wyglądają poważnie. O. Życiem trzeba się bawić, wiesz, to tak jak grasz w gry, to dla rozrywki, nie? Tak samo sobie żyjesz. Dla rozrywki głównie. Kuski wypuścimy. O, od razu inaczej. Tyle miejsca się zrobiło, no tylko tutaj kawał stołu, nawet z palet. No, jak będzie czas, albo pnie, żebym miał. Coś kiedyś wymyślę. Kawał blatu, grubego, odpornego na ten, na deszcz. Proszę Państwa. No i co, Wojciech pojechał. Postawił budowlę. O Ełku, zrobi się głośno, jak świat zobaczy, co Wojciech zbudował. Ja to nie będę się chwalił, bo to nie u mnie. Także markera. Także Wojciech wybudował, co miał zbudować. Z
stał się milionerem, zabrał kozy, zabrał miód i pojechał. Pojechał i dojechał na szczęście, w miarę szczęśliwie powiedzmy. Ważne, że dotarł, cali, zdrowi. Już koski i kózki, Ewi i małe się oswajają z nowym miejscem, z ludźmi. I miejmy nadzieję, trzymamy wszyscy kciuki, miejmy nadzieję, że wszystko się tam ułoży i będzie git. Proszę Państwa, dziś jest już 12 imieniny Lecha Eusebi. Mamy poniedziałek. Wszystkiego dobrego wszystkim oglądającym i wspierającym. Poniedziałek, poniedziałek. O, papugi aż się rozdarły. No tak. Dzisiaj plan jest taki, że wracamy na dach. No i trzeba dłubać dalej dach. Tam zrobiłem pewne manewry, pewne rzeczy. Mam jakiś tam plan, tylko że wszystko jest tak krzywe, tak popierniczone, że to jest no lepienie, z shitu. Po prostu. Nie będzie luks. Nie będzie luks, od razu mówię. Ale będzie znośnie. Będzie lepiej jak było. Zdążę spokojnie sobie umrzeć, zanim to się zawali. Taki jest plan. Dajemy dziewczyny, żeby sobie przypomniały, że tam je trzepie. O. Jeszcze przechodząc przy królikach, to wam pokażę. Dzisiaj dwa króliki odłączyłem. Tutaj są. Ten na pewno. I ten chyba. Albo ten i ten, może prędzej. Tak, chyba tak było. Od samicy odłączyłem. Gdzie tam gniazdo jakiś czas temu? No to pewnie z 5 tygodni temu około. No tam się ugotowały niestety młode. I dwójka jakoś została. No i odchowały i bardzo szybko urosły, bardzo ładnie urosły i mam nadzieję, że to się nie zmieni, bo mogą być mocne króliki, nie? Bardzo dobrze odchowane. Także dużo mleka musiały wypić. No, nie zabrałem, bo po prostu już za duże, żeby z samicą tam być, nie? A samica u samca siedzi. Bo też jest dobrze zbudowana, widać, nie wymęczyło ją. O! Takie zabezpieczenia. Jak ktoś nadal wątpi w moje umiejętności. Nie weszły, szkód nie naczyniły, czyli jest dobrze. O. Póki co. Się luźno zrobiło bez tych kilku kus. No i Arię w końcu dwa razy dziennie doję. Już nie ma chytrych, żeby ją wydoić za mnie. O. Tinka. Tinka. Co tak ślicznie wyglądasz dziś? Młoda dama. Co malutka prowadzisz? Chodź. Idźcie mniami, chodź. Chodź. Co? Nie chce się? Mi też się nie chce nic. Gdzie reszta? Idźcie. Ja mam robotę. No idzą, one są. No ale pójdą, pochodzą trochę. Zaraz. To mniami. Mniami. O. Jak tam? Lepiej? Kurczę, nie wiem, czy ona z rogów nie dostała gdzie, albo coś się z nią tam dzieje, bo niewyraźnie od wczoraj wygląda, nie? Jakoś przykulona chodzi, jakoś tak osłabła. Może ją poturbowała któraś. Nie wiem, w każdym bądź razie odrobaczyłem tego i tą. I zobaczymy, gdzie obserwować. Jakieś... Te kuski jakieś przemęczone. Skurczybyki, idźcie sobie, pochodźcie trochę. Malutka, idź. Idź, idź, idź. Indory, indory. Może ktoś chce taką rozmiarówkę. Można się ugadać. To takie to dwa wejdą spokojnie w paczkę. Myślę, że mięsa około 8 kilo jest. Jakbym takie większe wybrał, 8-9 może już. No nie wiem, ale jakby ktoś chciał, to mogę i takie, no bo jest ich dużo, jak na ten moment. Także nie ma problemu. Poćwiartuję, zamrożę i poleci.
Szczęść Boże. Dobra, idziemy na dach. Zobacz, królik już zamieszkał. Dziurę jakąś skrobię. Oj, tu dwa dni poniszczał. Zobacz, już wyrywa, rwie coś. Nie poszanuje. Pamiętacie, od niechcenia wsadziłem resztki rozsad w grunt przy kapuście. No tylko wsadziłem. W rzędzie, centymetr przy centymetrze, takie o małe sadzonki. Wyrosły. Trochę owoców już się zmarnowało, ale gęsto tam mają dosyć owoców i zebrałem właśnie wiadro. Przemoczę, bo ziemię chcę obmyć, żeby były w miarę czyste. I tam się poprzyklejały liście też, nie? Więc wyczyszczę i będą normalne, dobre. Z gruntu, z zewnątrz. Kurczę, te pomidory, a ja takich nie uprawiam, więc dla mnie to jest nowość, to jest atrakcja, proszę Państwa, bo ja mam tylko spod osłon, ze szklarni właściwie, bo w foliakach nie mam. No tak, tutaj się zatrzymałem na chwilę znowu, ponieważ zapomniałem, a tu dziura jest, proszę Państwa. Zanim króliki nie uciekną, trzeba wziąć wkrętarkę, kawałek blachy, zabezpieczyć, bo to jest... źle to wygląda, jednym słowem. Zresztą, kto będzie patrzył, jak ja dachy konstruuję, przecież to nikomu nie przydatna wiedza. Przecież wy to już 1 000 000 złotych będziecie mieli i wydacie, żeby kurde szopę postawić, albo jakąś stodołę i cokolwiek. Gdzie wy tam będziecie budować coś. Coś z niczego, nie, Abi? Po co ja tu jestem? Wkrętareczka. O, nie chcecie się uczyć, to nie. Blacha. Takiego by było. Miałem gdzieś takie skrawki, kurczę. No, ale na szybko i tak to do niczego się nie przyda. O! Zaginamy rogi. Wiecie już po co. Nieraz mówiłem. Oglądacie, powinniście wiedzieć. Nie, Abi. O blachę można się skaleczyć. Ty to wiesz najlepiej, kurde. Się zagoiła łapa. Już prawie, no ale ona biega cały czas jak wariatka i nie uważa. Nie rozumie pies, że trzeba uważać. Coś się stało, trzeba dać czas czasowi, się zagoi, organizm sam to ogarnie. Tylko trzeba, kurczę, się oszczędzać. A Abi nie, ona się nie oszczędza. Nie rozumie tego. I czym? Dwa blachowkręty, nie? Najlepiej z odzysku takiego, żeby w ogóle nie wydać ani grosza. Ty już byś klatkę nową kupował. Króliki wymienił. Fortunę wydał. No. Ja ci pokażę, że nic z tych rzeczy, nic takiego nie trzeba. O, kluczyk się przyda. Już, Abi, już, spokojnie. Albo jednego takiego jeszcze do drewna. Już, ja wiem, o co ci chodzi. Kurde, wariatku, ty. Masz. Wspomnienie po Ewelince. Ewelinka będzie niedługo. To ci da. O ile ja nie zjem tych ciasteczek. No, że jej nie powiedziała, to jest zeżar pewnie. Znaczy zeżar, jadłbym, zjadłbym, poczuł sobie, jakie dziwne te. Ciasteczka ze Szwajcarii, ale ze Szwajcarii, kurde, bo najwyższa jakość, temu dziwne. Takiej jakości tutaj nie poczułem jeszcze. Kurwa, blachę byś wziął. Będziesz kręcił, królika przykręcę za uszy. O, też rozwiązanie. Ucho przykręcić, żeby po prostu królik nie sięgnął. Żeby nie sięgnął do dziury. Nie jeść, zostaw, się oblizuje tylko. Dobra, wypad. Teraz jak ja tam wejdę. Już zeżarłaś? Szybka jesteś. Jeszcze nie zacząłem roboty. Oła, normalnie gryzą. Wypad. Spi. Normalnie gryzą. W sumie gryzonie. Drapieżniki drapią, a gryzonie gryzą.
Jeszcze jeden. Damy dla pewności tu do drewna. Wyjdź! Zobacz, jak na wymiar wybrał. Dobrze jest, tak o. Okej. Już. Odejdź. Nie pierwszy raz nie dochodzę, proszę Państwa, do roboty. Już od 2 godzin dach robię. Dojść nie mogę. Przechodziłem obok i pomyślałem, że tak, dzisiaj to pora, żeby to złapać, bo tu koza jak wsadzi łeb, to już pójdzie. Tak było z tamtą dziurą. Też tak o wyglądało, że wiesz, że coś tam się gibało jeszcze. Niby tam koza się nie interesowała, ale do czasu, aż się pierwsza zainteresowała i koniec. Koniec tematu. Weszła jedna, wszystkie weszły i zeżarły w zeszłym roku samą paprykę. Także może się uda w tym roku dochować. Trochę będzie. Przynajmniej tej ostrej, nie? Ta ostra to już do rwania, ale ja trochę poczekam i ją wysuszę. Najprościej. Dobra. O. Brak słów, by to opisać, proszę Państwa. No, pierdolnik po prostu. I szydera. No, trzeba użyć aż takiego naprawdę wyszukanego słownictwa. Przyjdzie czas, będzie tu porządek. Najpierw jest priorytet, proszę Państwa, że sprawiamy, żeby nie kapało. Ma woda się nie dostawać, nie psuć dalej tego wszystkiego, bo jak to pierdyknie, to już nie będzie nic. Także zabezpieczymy, a kiedyś przyjdzie czas, nie wiem, może jakiś ten, tutaj można by zrobić miejsce na niesienie jaj, nie? Tak mi się wydaje, a wszystko tam by było. Ale nie, no. W każdym razie coś można położyć, nie? Nawet te, o, tak jak tutaj szyby na przykład, nie? Kiedyś coś się zrobi. Właśnie do tego są potrzebne dachy, szopy, wszystko, nie? Na gospodarstwie. Żeby chomikować, bo to się wszystko kiedyś przyda. Proszę Państwa, wiem, wiem, to choroba. Ale to nic. To nic. Robimy. O. Dodałem to, bo tutaj widzimy, co się dzieje. Więc się trzyma na tym słupku, dodałem to, bo tu widzimy, co się dzieje. Więc to bez użycia gwoździ, po prostu grawitacyjnie to wspiera, działa. Teraz to połączymy wszystko tutaj jeszcze o tako i tu dodam też jeszcze taką o tako i to wszystko będzie spięte i to będzie trzymać, nie? To wszystko zdrowe drewno jest, proszę Państwa. Wszystko tak wygląda trochę dziadowsko, ale ogólnie nie jest źle. Ciekawe, czy da radę. Moja wkrętareczka.
nie? Że zepnie być git. Tutaj tu próchno. Tylko trzeba próchno łapać. Kurde. Stolatka pała woda i tak to wygląda, musi tak wyglądać. Tak nie jest tragicznie, bo tutaj to jest w miarę, ja się zdrowy jeszcze ze 100 lat pożyję. Potrwa. Sakra. Wiecie, do czego blachy doczepić? Zdrowe, zdrowe. Kręć pan. Było. Może i te. Zdrowe drewno. Jak. Bum, 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 bum.